Washington Post Rosja odzyskuje siły i ukazuje przytłaczającą siłę ognia. Washington Post Rosjanie posuwają się naprzód. Euforia Ukraińców zaczyna zanikać. Washington Post opisuje sukcesy i trudności Ukrainy na wojnie. Jak przekazuje, początkowa euforia z powodu nieoczekiwanych zwycięstw Ukrainy nad wojskami rosyjskimi zaczyna zanikać. Moskwa bowiem dostosowuje swoją taktykę, odzyskuje siły i ukazuje przytłaczającą siłę ognia stosowaną przeciwko mocno niedozbrojonym ukraińskim wojskom. Ukrainie kończy się amunicja. Podczas gdy Rosjanie dostosowali swoją taktykę w sposób, który pozwala im w pełni wykorzystać siłę ognia, pozostając z dala od ukraińskich pozycji, powiedział Ropli, były żołnierz marynarki wojennej USA, obecnie pracujący w amerykańskim ośrodku analitycznym w Pli. Rosjanie również lepiej sobie radzą z łączeniem różnego rodzaju broni, wykorzystaniem bliskiego wsparcia z powietrza i rozmieszczeniem piechoty, skomentował były wojskowy. Nowo obiecane zachodnie systemy uzbrojenia docierają do Ukrainy zbyt wolno i w niewystarczających ilościach, aby zapobiec, narastającym, lecz nieuniknionym rosyjskim zdobyczom we wschodnim regionie Donbasu w Ukrainie, który jest obecnie centrum walk, pisze amerykański dziennik. Przedwczesne nadzieje. Ukraina i Stany Zjednoczone mają nadzieję, że nowe dostawy zachodniej broni umożliwią Ukrainie odzyskanie inicjatywy i odbicie około 20% ukraińskiego terytorium zajętego przez Rosjan od początku inwazji 24 lutego. Wydaje się, że te nadzieje są jednak jeszcze przedwczesne, powiedział Aleksander Danyluk, były doradca ministra obrony Ukrainy. Rosjanie wykorzystują przeciwko nam artylerię długiego zasięgu, często bez żadnej odpowiedzi. Znamy wszystkie współrzędne wszystkich ważnych celów, ale nie mamy środków do kontrataku, wyjaśnił dany luk. Jak przekazał, Rosja wystrzeliwuje 50 tysięcy. pocisków artyleryjskich dziennie na pozycje ukraińskie, a Ukraińcy mogą odpowiedzieć tylko około 5 do 6 tysięcy pocisków dziennie. Stany Zjednoczone zobowiązały się do dostarczenia 220 tysięcy sztuk amunicji, co wystarczy, by dorównać rosyjskiej sile ognia przez około 4 dni. Systemy rakietowe dla Ukrainy w drodze według Pentagonu większość amerykańskich haubicem 777 które zdaniem Amerykanów umożliwią Ukrainie dotrzymanie tempa rosyjskim atakom, jest obecnie używana na polu bitwy. Jednak Rosjanie nadal posuwają się naprzód. Cztery z bardziej zaawansowanych systemów rakietowych HIMARS o większym zasięgu, o które Ukraińcy od dawna prosili Stany Zjednoczone, są w drodze, tak jak trzy podobne systemy, które zadeklarowała się wysłać Wielka Brytania. Pentagon zasugerował, że więcej systemów zostanie udostępnionych, gdy Ukraińcy zademonstrują, że są w stanie ich używać. Rosjanie rozpoczęli wojnę z około 900 własnymi systemami tego typu, i chociaż Ukraińcy twierdzą, że zniszczyli ich setki, Rosjanom wciąż pozostały setki, skomentował dany luk. Przekroczenie rzeki Doniec przez Rosjan może być przytłaczające dla sił ukraińskich, jak uważa Dmitrij Alprowit, specjalista do spraw geopolityki i były doradca amerykańskiego resortu obrony. Ukraińcy wciąż sprawnie walczą i mogą spowodować wśród Rosjan straty, gdy nadarzy się ku temu okazja. Dodał, że dowodem zdolności Ukraińców była majowa próba przekroczenia przez Rosjan zachodniego Dońca, setki Rosjan zginęło, a dziesiątki pojazdów wojskowych zostało zniszczonych. Ukraińcy przeprowadzają także z sukcesem ataki z dronów na rosyjskie pozycje i kolumny z zaopatrzeniem, powiedział Alperowicz. Lisiczańsk będzie trudniejszym wyzwaniem, powiedział Konrad Muzyka, szef grupy zajmującej się tak tzw. białym wywiadem raczyn consulting. Jego zdaniem Rosji może być trudno utrzymać swoje niedawne zdobycze, biorąc pod uwagę dotychczasowe straty. Jednak jeśli Rosjanom uda się przekroczyć rzekę, mogą zacząć robić szybkie postępy. Ukraińcy opierają swoją obronę na rzece Doniec. Jeśli Rosji uda się ja przekroczyć, obawiam się, że Rosjanie z całą mocą wkroczą do miasta Donieck. A wtedy siły ukraińskie mogą zostać przytłoczone, powiedział muzyka.